Cześć! Witajcie detailingowy dziadzia. Tak, kupiłem. Kupiłem kolejnego gruza. Nie pytaj dlaczego ten. Nie wiem. Chwila słabości. Chyba chcę udowodnić, że coś z tego da się wytrzaskać z tego auta. Zobaczymy. Miało być tanio i ekonomicznie i mam nadzieję, że tak będzie. Zobacz, jak on wyglądał, jak wjechałem na podwórko. Tak, Audi A4 B8, 2008 rok, dieselek 2.0. I teraz tak, kupiłem go od małżeństwa, niedaleko domu, jakieś 30 km, które małżeństwo serdecznie pozdrawiam. Teraz tak, właścicielka auta jeździła nim do pracy, z tego co mówili, o ile to jest prawda, nie wiem, 25 km ekspresóweczką, można powiedzieć. Także stan techniczny, mąż właścicielki auta, która go ujeżdżała, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Mówił, że technicznie jest brzydwa. Wsiadam do Paryża, jadę i rzeczywiście. Rzeczywiście technicznie mogę powiedzieć, że jest ok. Wymieniony rozrząd. A, i kwota, jaką za niego dałem, powiedziałem, że... Znaczy, ja z żoną stwierdziliśmy, że nie przekroczymy pewnej sumy za używane auto, bo to nie ma sensu. Czy to będzie 5-letnie, czy to będzie, tak jak w tym przypadku, 13-letnie. Jak trafisz na kogo, na auto, które ktoś w miarę dbał, no to technicznie no to będzie jeździć. Lakier w tym aucie to jest tragedia. To jest dramat. Ale ja wiedziałem, co biorę. Tu i ówdzie rdza, na tylnej klapie, na błotnikach, rysa na masce, niby coś tam spod tira wypadło, jak kobitka jechała do pracy. Jakaś część. No widać, że tam jest sznyt niesamowity. Nie ma elementu, który w sumie może praktycznie nie nadawałby się prawie że do lakierowania. Naprawdę tragedia, zderzak, dramat. Możliwe, że pójdzie i lakierowanie w tym aucie, bo nie jest wykluczone. Na razie będę ratował, jak to ja, na ile będę mógł. Zobaczymy. Auto ma 13 lat, więc też nie będę bajerzył, że zrobię go z niego nowe auto. Nie stać mnie zwyczajnie. I teraz tak. Zobacz, jak rumak. Bo ja już pierwsze co przyjechałem do domu to sprzątanie wnętrza, żeby się móc normalnie przyjeżdżać. Zobacz jak wyglądał we wnętrzu.
cały dzień czochrania wnętrza, tak na szybko. Na szybko, żeby to miało ręce i nogi. Pranie foteli, znaczy mam swój sposób. LCK 1 do 10, w miarę dobrze nawilżone mikrofibrą fotele, parownica, szczota i parownicą jedę i zbieram, od razu zbieram po tym ADBL bonetcikiem. Na ciepło. Zero plam, czyściuteńko, zdezynfekowany, idealnie. Także jak dla handlarza taka opcja jest prima sort. I do tej pory jest idealnie, przyjdzie dzień, że będzie robione wnętrze na igiełkę. Co teraz też nie jest źle, bo cały dzień przy nim siedziałem, żeby można było się przemieszczać. A i właśnie, auto miało mieć niby 143 konie. Właściciel mówił, że jak brał, kupował to auto od kogoś tam, nieważne, z którejś tam ręki, trzeciej, drugiej, nie wiem. Mówił, że papier był na 170 koni prawie. Czy na 170. No mówi, że papieru nie ma i później tam wysłał mi książkę serwisową, całe papiery, bo nie miał przy sobie. A i auto kupiłem też z kompletem kół, żeby nie było. Zimówki i letnie. Letni ostatni sezon, zimówki też można powiedzieć, ale jeszcze przykulam. Co do felg też będą plany. I 170 koni. Kurczę, no niby ma moc. Na dwójce rzeczywiście gubi trakcję. Ale czy ma też 170? Musiałbym wsiąść takiego samego krąchla z mocą 170 koni. 170-konnym silnikiem i bym porównał. A tak, no nie jest to mu. No naprawdę żwawo idzie, żwawo. Żwawo daje radę. Mój, no ten chip, jeżeli jest zrobiony, to jest zrobiony dobrze, bo od samego dołu równo. W ogóle nie ma jakiegoś wahania. Idzie. Brzytewka. Tutaj jest stóweczka, to jest moment, także no fajnie. Fajnie się jeździ. Co fajne, ekonomia też jest gruba. Bo w mieście siódemki nie zamknę. 65 km na godzinę, wrzucam piątkę, tempomat i on sobie kula. 4,6. 4,3. No i to jest właśnie to. I tego szukałem, czegoś takiego. No dobrze, słuchaj. Co do samego auta, jeździ się wygodnie. Teraz zobaczysz kilka zdjęć, co w nim zrobiłem. Tak na szybko można powiedzieć, co na dzień dobry sobie tak powoli będę klikał, robił. No tak, chyba tak, bo kilka zdjęć. Na pewno zobaczysz, że przyciemnione szyby, tam światełka. Zresztą zobacz fotki. Wszystkiego nie pamiętam, słuchaj, bo ja to jak robiłem, to tam w trakcie z telefonu zdjęcia, bo nie ma czasu, kurczę, i wbiłem się pod spód. Wszystkie płyny inspekcyjne wymieniłem oprócz płynu w skrzyni i płynu od hamulcowego. To też przyjdzie na to czas. Filtry powymieniane, wszystko powymieniane, tak żebym wiedział, że ja to zrobiłem. Rozrząd był wymieniony. O, mam 330, 300, jakieś 312 tysięcy kilometrów temu. Przepraszam, 20. No, to jeszcze będę kulał. Jo. Najważniejsze, że jak to mówią, nic nie stuka, nic nie puka, jeździ, skręca i hamuje. Technicznie, to mi zależało najbardziej, bo pomimo, że lubię, jak auto się błyszczy i jest idealne, no na lakierze się nie jeździ, niestety. Technika, moim zdaniem, stan techniczny jest podstawą. Ja muszę się czuć w aucie bezpiecznie. A reszta? Przyjdzie na to czas. Z Volvo
wytrzymałem 13 ponad lat. Ponad, o, grubo. I dalej jest. To nie to, że on poszedł do Żyda. Nie, nie, nie. Volvo jest na podwórku. Teraz zamiast Primery będzie on służył za dostawczaka totalnego gruza. Ten też zresztą, jak trzeba będzie, to już przywiózł z marketu, kurczę, budowlane rzeczy. Także to nie jest tak, że to jest auto, które będę tylko pieścił, będzie stał w garażu. On będzie normalnie użytkowany. A Volvo będzie tak powoli dobijany. Syn go później całkowicie pewnie zabije. Serce się będzie krajać. No ale co zrobić? Taka kolej rzeczy. Tak jak widziałeś, wymieniłem sobie światła, wrzuciłem LEDy na dzienne, LEDziki wskoczyły, do jazdy też wskoczyły LEDy. Też wskoczyły LEDy, nie są to ksenony i to mnie cieszy, bo szukałem lamp z tym takim bajerem i kiedyś stanąłem z tym autem przy innym A4 B8, co ma tak przybajerzone z taką tą, no to za łagodnie. Tutaj te lampy mają taki fajny, taki... No się tak fajnie chowają i mają fajny, taki naprawdę zadziorny wygląd. A tamte tak przebajerzone, tak żona też powiedziała, tak złagodzili to auto. I cieszę się, że nie ma ksenonów, że nie ma właśnie na soczewce. Tutaj wrzuciłem LEDy, świeci idealnie, nie oślepię, byłem na stacji spokojnie. Idealne odcięcie, tak żeby nie było. A, co jeszcze się stało? Słuchaj, z tyłu... Pękła mi lampa. Ktoś mi się wbił w lampę, kurczę, niestety i pękła. Zresztą nie wiem, czy nie nagrałem tego, chyba jak odklejałem. Zresztą zobacz. Zauważyłem to, słuchaj, w domu i nie wiem, czy to było na parkingu, czy tak sama od siebie pękła, może różnica temperatur, myjką, nie wiem. No, na blaszce nigdzie nie ma, raczej jakby coś dojechało, to by było widać gdzieś na zderzaku, więc podejrzewam, że chemia, ciśnienie, temperatura, nie wiem, pękła. Z drugiej strony widzę tam, gdzie jest odlew, też zaczyna powoli pękać. Nie wiem, czy to nie jest wada fabryczna tych lamp. Także tutaj może i dostać do Avanta jest ciężko, bo do sedana to jest full. Tych lamp. Tutaj do kombiaka jest ciężko. O czymś zapomniałem? Pewnie tak. Co przy nim robiłem jeszcze, kurczę, no. No jest dużo smaczków, które robiłem, których nie pamiętam, kurczę. I teraz tak. Na pierwszy strzał, żeby nie było. Jeżeli chodzi o cięcie w tym aucie, żeby już odświeżyć sobie coś, to poszło co? Polerka przedniej szyby. Zapraszam do dalszej części filmu. We'll be right back.
zawiedzionek, zabawy na spokojnie, z szybką. I teraz tak, cięcie tej szyby nie jest źle, nie jest źle, nie jest jakaś mega twarda. Fajnie poszło, za dużo wtrąceń też nie było. Ładnie myjka wybiła z tych większych zakamarków. Co jest fajne w tym aucie, że szyba jest tak fajnie pochylona, że praktycznie ich nie widać jadąc. Naprawdę, rewelacja. Pod tym względem bajka. Na szybie siedzi już niewidzialna wycieraczka. Bardzo ciekawa. Taka trochę nietypowa. I siedzi naprawdę zacnie. Także może zrobić małe zamieszanie ta niewidzialna wycieraczka. No dobrze, słuchaj. Na pewno o czymś zapomniałem. Kurczę, bo tam w tym folderze mam tych zdjęć, to pewnie powrzucam to później jakoś tam, nie wiem. Coś postaram się tak skleić ten film, żeby miał ręce i nogi. Tak czy tak, mam nadzieję, że będziesz śledził życie dziadzi z tym, z tą audycją. Na pewno co do Felk są plany. Są plany co do Felk. Mam zamiar coś kupić. Będzie trochę zmian. Będzie troszeczkę zmian. Na pewno będę lampy ogarniał. Na pewno będę... Zaciski będę pewnie też chciał kiedyś ogarnąć. I właśnie, teraz tak. Korekty auta całego nie będzie. Będzie po kolejny, każdy element będę pokazywał i będzie na tym jakiś wosk, jakaś powłoka. Myślę, że tak będzie fajnie. Bo całe auto, kurczę, no raz, że nie mam tyle czasu. Naprawdę nie mam. Uwierz mi, że nie mam. A dwa, że będę miał okazję, żeby nagrać film. Może jakaś kombinacja pas, nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże, no bo tak naprawdę trochę zmian w życiu, trochę zmian w pracy i... No nie ma za wiele tego czasu, także, a nagrywanie, tak jak już kiedyś mówiłem, to jest pochłanie czasu. No dobrze, z mojej strony chyba to wszystko, słuchaj. Chciałem się tak pochwalić nowym, na starym nabytkiem, cały czas na niego patrzę, bo tam sobie stoi. Podoba mi się to auto. A, sugerując się zakupem auta, brałem kilka opcji. Peugeot 508, rewelacja auto, naprawdę, rewelacja. W środku wnętrze to jest poezja, super. Zewnętrznie też całkiem nieźle. Alfa Romeo Brera, to już prawie kupiłem. Prawie kupiłem, ale wszystkie kurcze dojechane. Później 159, też myślałem. Myślałem o Mercedesie, myślałem o BMW 5, ale wsiadłem i się rozczarowałem. Nie mam nic do właścicieli BMW. Fajne auta, super wyglądają na drodze, naprawdę rewelacje. Wnętrze nie moja bajka. Ja kupując auto, to tak musi mi się wizualnie podobać, przede wszystkim dupską. Właśnie, tak jak Volvo. Przód też i na to auto kiedyś spojrzałem, znajomy przyjechał, mówię, kurde, całkiem fajna bryła. I wsiadłem do środka. I mówię, o! I bardziej mi się podoba ten przedliftowy niż poliftowy. Nie wiem dlaczego, jakoś tak, no chyba ciągnie mnie do starej motoryzacji. Jakoś tak, bardziej ze smaczkiem, jakoś tak, a szczególnie te lampy z przodu, ten zadzior właśnie. Także no fajna sprawa. Oczywiście nie jest to jakaś mega bogata wersja wyposażenia. Myślę, że taka podstawa, no... Grzane zadki, kurcze, podgrzewane tylne szyby, przednia jakoś tam jest podgrzewana. Co mnie wkurza? A, zmieniarka właśnie. Zapomniałem o zmieniarce. O, to zobaczysz, bo zmieniareczkę też sobie wymieniłem. Mojej, słuchaj, zacięły się płyty i kupiłem zamiennik, oryginał angielski, przełożyłem panele, no i niestety, tu jest ząg, nie działa. A czy działa jak, dopóki nie odpalisz auta, dopóki komputer nie zobaczy tego urządzenia, to sobie gra. Odpalasz auto, zapłon i widzi, że komponent nie jest ten, co powinien być, czyli numer się nie zgadza i masz dwie sekundy muzyki, czyli la 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 la. La, 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 la. I tak cały czas, więc mam zmieniarkę, której nie używam. Na szczęście mam też nawigację w schowku, gdzie mogę tam sobie wrzucić płytę i tam już normalnie bryka. Z tego co wiem, to trzeba przepisać komponent.
Dobrze mówię, chyba tak. Czyli adaptacja sprzętu, to chyba tak to się nazywa. Co nie jest tanie. Mam ludka, że tak powiem nieładnie, który to zrobi za 200 zł, powiedział, albo ewentualnie do ASO. Jak na razie wyleczyłem się z tego, ale znając życie, ja nie lubię, jak coś mi nie działa, to to zrobię. Wydam te pieniądze niestety. Tak jak widziałeś, zrobiłem też wyświetlacz i wyświetlacz tam ma jakieś kreseczki takie tamte, coś się porobiło, też będę go chciał wymienić, ale na początek sobie go przepolerowałem, żeby jakoś wyglądał, bo mnie wkurzał, bo taki był trochę matowy, taki zrysowany, dostał, czysty się zrobił, taki czytelny, bardzo fajny. No dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. Co będzie następne? Następny film to będzie... A nie wiem, chyba z karbonem. Tak, dokładnie. Tak jak Volvo dach będzie w karbonie. Dlaczego? Tam to powiem. Dlaczego? Bo dla mnie to, jeżeli chodzi o dach, to jest jedyna sensowna opcja. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Jaki dziadzia? Co za dziadzia? 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 Alias hardkorowy papa, Don Dada, świeżo upieczony tata. Nim składam PDG Vandal, wymiatam ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, już to jest grane. To pewne jak amen w pacierzu. Wyższy nie pozuj, wyższy wyluzuj. Ej, dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to dziadzi orędzie, ziom. Wodę to lepiej w ogóle idź stąd. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni tak jak sobufer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kruźni własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia.